Witam Was bardzo serdecznie z nad Jeziora Jasne. To jest niezwykłe jezioro, jezioro pochodzenia prawdopodobnie od meteorytu powstało to jezioro. Ono ma zupełnie inne pH i jest praktycznie niezamieszkane, czyli nie ma tutaj ryb. Jest przejrzyste, niezwykle czyste. Nie wolno się tutaj kąpać, nie wolno tutaj pływać w ogóle łódkami ani nic takiego. Ono jest ukryte w lesie, jest specjalny rezerwat, który to Jezioro Jasne chroni. Ale ja dzisiaj tutaj przyszłam, to jest niedaleko Siemian, Jezioro Jasne, ponieważ chciałam Wam opowiedzieć o Siemianach, czyli o miejscowości, w której jakby spędzam wakacje, i o pewnym poecie polskim, który także tutaj często bywał i który bardzo kochał to miejsce. Tym poetą był Edward Stachura, bard mojego pokolenia, można powiedzieć. Inspirator wielu ognisk, wielu spotkań towarzyskich, studenckich. Człowiek, który napisał więcej piosenek, znanych piosenek niż wierszy, bo wierszy napisał mnóstwo, ale one nie są aż tak dobrze znane. On też trochę tłumaczył. Zapewne pamiętacie takie wydanie jego dzieł, które było w 5 tomach i w takim jakby jeansowym kolorze było wydane. Ja miałam kiedyś jeden z tych tomów, kupiłam w antykwariacie, potem nie wiem, co się z nim stało, chyba ktoś pożyczył i nie oddał. Chciałam Was zatem przywitać tutaj razem z wierszami Edwarda Stachury. Właściwie to będą piosenki. Jedna z nich była kiedyś moją ukochaną piosenką, nazywa się Piosenka dla Zapowietrzonego. Ja Wam jej nie zaśpiewam, ale Wam ją przeczytam, bo ona oddaje to miejsce i oddaje tą sytuację po prostu idealnie. Być może napisana została w Siemianach, więc kto wie. Piosenka dla Zapowietrzonego. Cudownie jest, powietrze jest, dwie ręce mam, dwie nogi mam, w chlebaku chleb, do chleba ser, do picia deszcz. Nadchodzi noc i zimno z nią, mam ręce dwie, obejmę się, ukryję się, utulę się we własną sierść. Daleko świt, nie widać nic, dwie nogi mam. Dojdziemy tam, szczekają psy, fruwają mgły. Niech pani śpi, powietrze jest, cudownie jest. Słuchajcie, więc ten zachwyt poety, który można było wyczuć w tym wierszu, pozostaje razem z nami tutaj. Stachura niestety nie zdołał osiąść w Siemianach, chociaż miał taką wielką ochotę i nawet została mu zaproponowana tutaj praca, słuchajcie, bo wtedy to było gdzieś tam no, końcówka lat 70., niewiele lat przed jego śmiercią. Powstała w Siemianach biblioteka wtedy, a wtedy była zupełnie nowa i zaproponowano mu pracę na pół etatu w tej bibliotece, także miał szansę jakby na utrzymanie w tej pięknej miejscowości. Niestety nie skorzystał z niej i jego niespokojny duch pchał go gdzieś dalej. Nie wiem, czy pamiętacie taką piosenkę śpiewaną także przez stare dobre małżeństwo. Piosenkę, wiersz, która jest pełna nadziei i którą postanowiłam dzisiaj też Wam przeczytać, zaśpiewać, może mi się uda. To jest piosenka Jest już za późno. Śpiewał ją zespół Stare Dobre Małżeństwo. Oni zresztą w swoim repertuarze mają bardzo dużo piosenek Stachury, zwłaszcza w tych, że tak powiem, w najstarszych latach dużo śpiewali Stachury. Teraz jakby trochę więcej mają własnych piosenek. Nie wiem, czy pamiętacie. Chwila, bo muszę znaleźć, bo zapisałam sobie tekst, żeby się nie pomylić. Jest już za późno, nie jest za późno. 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 Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć. Tęskność zawrotna przybliża nas. Zbiegną się jeszcze tory sieroce naszych dwóch planet. Cudnie spokrewnią się ciała nam. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest
za późno. Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę z oknem na rzekę lub też na park. Z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem schodzić będziemy codziennie w świat. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć, lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Także kochani, nie jest jeszcze za późno. Jeszcze wciąż nie jest za późno na wielką miłość. Wciąż nie jest za późno na to, żeby realizować swoje marzenia. Z takim przekazem po prostu, prosto z Siemian, a właściwie z okolic Siemian, nad Jeziora Jasnego, dzisiaj was żegnam. Pamiętajcie o tym, marzenia są najważniejsze. Nigdy nie jest za późno. Edward Stachura, chociaż no, jego życie skończyło się dość drastycznie, on też zawsze był za marzeniami. Powiedział kiedyś coś takiego, to nie będzie dosłowny cytat: bądźcie sobie wszyscy mądrzy z waszymi rozumami, a ja sobie będę głupi z moją miłością w sercu. I tak sobie myślę, że właśnie miłość nas powinna prowadzić. Miłość i chęć przygody, wolność, otwarta głowa. I właśnie to wszystko tutaj mam. I z tym wszystkim was żegnam dzisiaj. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.